Uszanowanie, plan był jak zwykle inny, ale realia nie dają nam od siebie odpocząć. Nazbierało się trochę materiału, właściwie mógłby z tego powstać całkiem osobny odcinek podcastu, zarówno taki solo, jak i być może z którymś z gości. No ale zostało miejsce tak naprawdę na 100. odcinek, a tutaj coś tam, nie chcę powiedzieć, że ekstra dla was szykujemy, ale jednak pewne okoliczności już są umówione. Stąd te nagranie, które być może będzie trochę dłuższe niż klasyczne samochodowe 5 minut. Tym razem niestety bez Arciego, poza tym boli go gardło. Więc niestety musi odpocząć dzisiaj, go nie zobaczycie. O czym dzisiaj będzie? Niestety, tak jak wspominałem, nazbierało się co nieco. I tak, pierwsze, prezydenci i dyplomacja. Drugie, zboże i wojna gospodarcza. Trzecie, wizy, znowu dyplomacja, no i potencjalne reperkusje. Czwarte, Europa i nowe porządki, żeby to tak ładnie nazwać. Piąte, podsłuchy, czyli Pegasus comeback. I szóste, brakło mi ręki, odtajnienia dokumentów, które nie powinny zobaczyć światła dziennego. No to lecimy. Pierwszy wątek, czyli tak jak mówiłem, prezydenci i dyplomacja. O jakich prezydentów, jakie dyplomacje chodzi? Myślę, że zagadka wcale nie jest zbyt trudna. Oczywiście chodzi o pewne zgrzyty, by nie powiedzieć zderzenie tak naprawdę polsko-ukraińskie. Zarówno prezydenci nie potrafią się porozumieć, dyplomacja też swoje za uszami ma, może delikatnie, trochę grzeczniej, jak to w dyplomacji, ale niekoniecznie i nie zawsze. I teraz, czy strona ukraińska zachowała się do końca fair? No nie. Ale czy strona polska też się zachowała całkowicie fair? Też nie. Wystarczy spojrzeć na to z boku, bez emocji, bez angażowania się, ze względu na sympatie narodowe, czy po prostu pochodzenie, czy które z państw jest naszą ojczyzną. I teraz zobaczcie, do jakich kuriozalnych sytuacji wręcz dochodzi. Oczywiście dyplomatycznie strona polska odmówiła stronie ukraińskiej spotkania prezydenta Dudy z prezydentem Zełenskim. I co się dzieje w następstwie? Mówimy oczywiście o spotkaniu w ramach ONZ-u. Reaguje na to wszystko prezydent Biden. Nie zabiera Zełenskiego na kawę, tylko mówi: Włodymir, przyjeżdżaj. Co przez to się dzieje? No przede wszystkim ranga spotkania ulega znaczącemu podniesieniu, tak? Obaj prezydenci ze swoimi małżonkami. Całość oczywiście anturażu, który z tym wszystkim jest związany, i tym samym no to spotkanie będzie miało zdecydowanie wyższą rangę, a my dalej ze sobą nie rozmawiamy. No i drugi wątek, całkowicie tak naprawdę powiązany z tym pierwszym, czyli zboże i wojna gospodarcza. Tak naprawdę mam wrażenie, że jako społeczeństwa to jesteśmy chyba trochę, delikatnie mówiąc, zrobieni w trąbę. Powiedzcie mi, jakim cudem to wszystko, co ma iść tranzytem, tym tranzytem nie idzie, ląduje na terenie jakimś właśnie cudem Polski i innych państw Unii Europejskiej, bo nie można o tym zapominać. No jakiś układ mafijny, no bo jeżeli to jest powiązane oczywiście ze strukturami państwowymi, no to w tym momencie definicyjnie tak naprawdę będziemy mówić właśnie o mafii. Ktoś powie, ale oligarchia ukraińska. I pewnie będzie miał trochę racji. Tylko można niestety w tym wszystkim zacząć się zastanawiać, czy pewna forma oligarchii w tej naszej narodowej mafii nie rośnie po naszej stronie. I też jeszcze jeden tak naprawdę w tym wszystkim bardzo smutny wniosek. A gdzie nasze służby? I można się zastanawiać, że w przypadku tego wszystkiego, co się dzieje w Ukrainie, a mówimy przecież o wojnie, no to możemy się zastanawiać nad tymi służbami również wojskowymi, nie tylko cywilnymi, bo tak naprawdę sensowne państwo rozpoznaje nie tylko swoich wrogów, ale także i sojuszników, szanowni państwo. Więc nie wiedzieliśmy, co się ewentualnie złego dzieje po drugiej stronie. No to coś nie halo z nami. I wniosek może być taki z tego, że coś być może jednak dzieje się po stronie naszej. A skoro i po naszej, to znowu źle to świadczy tak naprawdę o nas. Albo daliśmy się rozegrać, albo sami tak naprawdę coś rozgrywamy i kto ma zarobić, niestety, ale na tym wszystkim zarabia. I taki wątek 2a, bardzo króciutki. Już parę miesięcy temu tak naprawdę były sygnały o tym, że stosunki polsko-ukraińskie przed wyborami bardzo znacząco się pogorszą. No i pytanie, czy jest to mrugnięcie okiem do niektórych wyborców, których można sobie przyciągnąć na swoją stronę przez niektóre siły, czy chodzi tak naprawdę o coś innego, ale podsumowanie dopiero na samym końcu. Wątek numer 3. Wizy, dyplomacja i reperkusje. Nie będę tutaj się nad nikim pastwił, nie będę się zastanawiał, kto organizował, kto był zły, kto był dobry, kto wziął w łapę, kto nie wziął, kto zarobił, kto nie zarobił i tak dalej, ale o pewnych konsekwencjach niestety również być może dla nas musimy chyba sobie jasno powiedzieć. Pewien układ, pewne firmy, osoby przewijają się właściwie te same, powiązane m.in. też z reżimem Łukaszenki. Najpierw te same osoby, które brzydko mówiąc były na płocie, próbowały przejść nielegalnie granicę polsko-białoruską, potem z naszymi niestety narodowymi wizami polskimi znajdują się poprzez strefę Schengen, nie wiem czy ostatecznie w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, ale jednak dostają te wizy i to wszystko niestety jest załatwiane przez jeden i ten sam układ. No i problemy, jakie tak naprawdę z tego mogą wszystkiego wyniknąć. Właściwie dwa, bo za chwilę przejdziemy do kolejnego wątku, który będzie trochę powiązany z tym. Ale dwa pierwsze, o których już gdzieś między wierszami tak naprawdę się mówi, a niestety można było się tego domyślać. Pamiętajmy, że jesteśmy w strefie Schengen. Swobodnego przemieszczania się obywateli po terenie Unii Europejskiej. Może się okazać, że za chwilę, jeżeli ktoś się zdenerwuje, powie: no ale chyba nie bardzo jest nam w tym układzie z Polską, jeśli chodzi o swobodę przemieszczania się. A skoro tak, to i zdenerwowani Amerykanie mogą postąpić podobnie. Tyle lat naszego oczekiwania o wizy amerykańskie, o swobodny tak naprawdę właśnie bezwizowy ruch i możliwość przebywania w Stanach Zjednoczonych. Za chwilę może się okazać, że Amerykanie stwierdzą, że te wszystkie parametry, które należy wypełniać, w ich mniemaniu nie są właśnie wypełnione. No i możemy się odwoływać gdzie chcemy. Kwestia wątek numer 4. O lekko filmowym podtytule roboczym Europa i nowe porządki. Zwróćcie Państwo uwagę, że Niemcy i Francja zaczynają się wysuwać w pewnym wyścigu. Przejmą za chwilę pałeczkę. To Polska była tym państwem wiodącym i zawsze wskazywanym właśnie jako te, które najbardziej Ukrainie chce pomagać i pomaga i mobilizuje innych, czasem nawet pewnym szantażem emocjonalnym, no zwał jak zwał. Ale dzisiaj, kiedy wchodzimy na pewnego rodzaju wojenną ścieżkę, wzajemnie Ukraina z Polską, może się okazać, że to inne kraje właśnie tą pałeczkę przejmą. Zwróćcie uwagę, bo powiedziałem przed chwilą, że pewna kontynuacja będzie miała miejsce teraz, no i ma w tym wątku właśnie, kiedy polski ambasador jest wzywany w Niemczech na dywanik, bo tak to trzeba powiedzieć wprost. Co więcej, Niemcy i Francja zapowiadają pewne zmiany traktatowe i uzależnianie wypłacania najróżniejszych pieniążków i funduszy od tych kwestii, na których im będzie trochę wygodniej, a nam niekoniecznie właśnie, żeby nas zmusić do zmiany pewnego nastawienia i zachowania. Piątka. I jak się wydaje, kompletnie nie zwalniamy tempa. Temat podsłuchów. Wraca oczywiście nieszczęsny Pegasus. Ja bardzo mocno podkreślam, że nie on jedyny. Wszyscy się skupiają na tym Pegasusie, a to jest właśnie być może tylko ukierunkowanie, żeby cała prawda nie wyszła. Wychodzi temat generałów i oficerów podsłuchiwanych. Jeszcze przed poprzednimi wyborami. Niestety cały czas gdzieś ten wątek tych wyborów się pojawia. No, wątpliwości tak naprawdę są dość spore. Dzisiejsze doniesienia medialne mówią o tym, że generał Skrzypczak stwierdził, że w takim razie nie ma już właściwie nic do stracenia i ujawni prawdę m.in. o Nangarkel. będzie się działo. Mówiąc całkowicie poważnie, wraca tym samym też temat kontroli no służbami specjalnymi. Znowu wraca ten temat wyborów, tak? Różne partie mają różne swoje pomysły. Niestety obawiam się, że tak naprawdę najbardziej poszkodowani w tym wszystkim mogą być kto? No służby i ludzie, którzy je tworzą, zwłaszcza ci, którzy swój kręgosłup moralny i etyczny mają na miejscu i nie mają go przestawionego i robią swoją robotę najlepiej jak potrafią, a niestety pewnymi zmianami, które wcale nie zawsze muszą być od razu lepsze, niestety, ale mogą oberwać. Tłumaczenie, że nie zgadzam się z pewnymi argumentami, że właśnie, że przecież to Pegasus, nowa technologia, że to nie może być wszystko gdzieś prawnie określone, że to trzeba by co chwilę zmieniać prawo. No nie, prawo trzeba napisać tak, aby właśnie te nadążanie za technologiami, dostosowywanie się do zmian przecież i uczenie się, czyli te wszystkie definicyjne parametry służb specjalnych, no charakteryzowały służby specjalne, a nie żeby one tłumaczyły się tym, że no, rozwój technologiczny nie pozwala tak naprawdę na ujęcie tego wszystkiego. Nie chcę za szybko spoilerować pewnych wniosków, ale niestety okazuje się, że gdzieś chyba, ale wybory zawsze mają ten swój niekoniecznie pozytywny wpływ na funkcjonowanie tego wszystkiego. A czego? No o tym już w podsumowaniu. Ale jeszcze nie pora na podsumowanie. Został nam wątek szósty, czyli odtajnienia dokumentów. Tak to też trochę roboczo nazwijmy. Powiem szczerze, wykazuje pewien brak zrozumienia i akceptacji dla zdejmowania klauzul w tak krótkim okresie. Zazwyczaj robi się to po 50 latach. Są nacje czy rządy, zwał jak zwał, które często i po 100 latach tego nie robią. Zobaczmy chociażby, co się działo w przypadku tego, co nie do końca wiemy tak naprawdę, co się działo z generałem Sikorskim i liczyliśmy na zdjęcie klauzuli, a tutaj ciach, Brytyjczycy przedłużyli, dziękuję, nie powiemy. Ja bym chciał też bardzo ważną uwagę zwrócić na to wszystko, przynajmniej co się ostatnio działo. Tak? To nie latała tylko okładka, ale niestety pewne strony też były widoczne i pojawiły się w sieci internetowej, analizowane na sposobów różnych 100, jakby klasyk zaśpiewał, ale mówiąc całkowicie poważnie i abstrahując od jakości i założeń tych dokumentów, bo to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. One wszystkie niestety, ale korelowały w pewien sposób z tak zwanymi planami ewentualnościowymi, o które tak bardzo walczyliśmy po naszym wstąpieniu do NATO, bo zależało nam na tym, aby NATO no, w pewien sposób dostosowało swoje plany reagowania ze względu na to, że przecież dołączyli nowi członkowie, tak? No wydaje się to co najmniej dyskusyjne, co się z tym wszystkim stało. Niektórych może zaskoczę, ale geografia Polski, przynajmniej w ostatnim okresie, naprawdę się nie zmieniła. Więc też używanie pewnych argumentów, co i jakby się działo, jest delikatnie mówiąc bez sensu, bo linie obrony tak naprawdę najprawdopodobniej i tak w każdym z planów wyglądałyby, jeśli nie zbliżone, to bardzo, bardzo podobnie. Jeszcze raz apeluję, nie podchodźmy do tematu politycznie, nie dajmy się w to wszystko wkręcić. Bądźmy racjonalni i przejdźmy do czego? Do pewnych wniosków. Po tym nagraniu ktoś może powiedzieć, jakiś detal prawdy w tym wszystkim będzie, że czuję się oszukany moją wypowiedzią. Dlaczego? Bo tak naprawdę nie odpowiem wam na to wszystko, o czym mówiłem. Ale właśnie tym sposobem chcę was w pewien sposób zmobilizować i zmusić do samodzielnego myślenia nad tym wszystkim, o czym wam dzisiaj opowiedziałem. To wszystko, co powinno budzić wasze wątpliwości. Apeluję tak naprawdę pod tym kątem, o czym mówiłem już wcześniej. Odstawmy sympatie polityczne, zastanówmy się nad własnym bezpieczeństwem. Bo co chcę powiedzieć tak naprawdę całym tym materiałem? Wojna w Ukrainie, jak brzydko to nie zabrzmi, stała się przeogromną szansą dla Polski na zaistnienie, na zbudowanie i wzmocnienie potencjału i pozycji na arenie międzynarodowej. Niestety momentami można odnieść wrażenie, że pewne siły, ośrodki, zwał jak zwał, priorytet bezpieczeństwa narodowego niestety rzucają niżej, pewnie od własnej kieszeni. Podkreślę raz jeszcze, dobrze i sensownie prowadzona polityka i strategia bezpieczeństwa pozwoli na to, że Polska w Europie będzie silniejsza, poważana i zapraszana do stołu, do którego przestaniemy się w końcu wpraszać sami. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku.